Cześć, tu Luke Forbuk i dzisiaj zapraszam Was na recenzję książki Dziewczyna z Konbini, czyli Jak normalność może być nienormalna? Bycie trybikiem w świecie ludzi. Dziewczyna z Konbini Sayaka Murata to według mnie powieść japońska, którą oceniam 10 na 10. Jest to jedna z lepszych powieści, jakie czytałam w 2019 roku. Dla mnie jest to rewelacyjna powieść, która na stałe zagości na mojej ulubionej półce z książkami, do której na pewno będę wracać, bo jest esencją trafnych spostrzeżeń tego, co się dzieje wokół nas i jak traktuje nas społeczeństwo, jak powinniśmy się zachowywać. Dziewczyna z Konbini to dosyć krótka opowieść opowiadająca historię Keiko, która jako 18-letnia dziewczyna zaczyna pracę w Konbini i pracuje tam kolejne 18 lat. Konbini to taka japońska żabka. Praca w takim miejscu jest postrzegana pozytywnie jedynie jako praca dorywcza na studiach. Natomiast nikt nie może zrozumieć, jak można chcieć na stałe pracować w takim miejscu. Chyba tylko ktoś nienormalny chciałby pracować tam 18 lat. Bycie normalnym, żyć zgodnie z normami i oczekiwaniami społeczeństwa jest misją dla Japończyka, ale także Polaka, Niemca, Czecha, Francuza itd. Czyli niby masz wolność, niby wszystko możesz, ale powinieneś się dostosować. Powinieneś żyć tak, jak chce od ciebie społeczeństwo. Wychodzenie poza standardy spotyka się z ostracyzmem i najlepszym tłumaczeniem jest choroba. Czyli jesteś źle oceniany albo dlaczego tutaj pracujesz? Bo jesteś chory. I tak jest traktowana Keiko, czyli jako po prostu chora, tak? Niedorozwinięta. Mimo tego, że skończyła studia, mimo tego, że skończyła szkołę, to w związku z tym, że pracuje w takim miejscu, przez wszystkich jest postrzegana jako nie do końca dojrzała, nie do końca normalna, jako inna, chora. Autorka bardzo trafnie puentuje właśnie tego typu zjawiska społeczne, czyli jak inni postrzegają nas samych, jeśli nie postrzegamy, jeśli nie wpasowujemy się w normy, które dyktuje nam społeczeństwo. Idealnie oddają to cytaty, które wybrałam dla Was. Na przykład, wtedy zrozumiałem, nasz świat niczym nie różni się od tego z neolitu. Mężczyźni, którzy nie polują i kobiety, które nie rodzą dzieci. Jednostki nieprzydatne dla wioski są usuwane. Wszyscy tak rozprawiają o nowoczesnym społeczeństwie, indywidualizmie. Ale do życia tych, którzy nie chcą przynależeć do wioski, to się wtrącają, naciskają ich, aż w końcu wypędzają ze społeczeństwa. Wie Pani, jakie jest ulubione zajęcie normalnych ludzi? Osądzanie tych nienormalnych. Świat normalnych ludzi nie lubi odmienności. Obce elementy są po cichu likwidowane. Ci, którzy nie pasują, zostają usunięci. Ludzie wchodzą z bucierami w życie każdego, kto odbiega od normy. Myślą, że mają prawo wiedzieć, co się dzieje. Wolała, aby miała problemy, ale problemy normalnych ludzi, a nie żeby żyła beztrosko w swoim dziwnym świecie. Taka rzeczywistość była dla niej zwyczajna. Taką potrafiła zrozumieć. Według mnie są dwa rodzaje ludzi dyskryminujących inni. Ci, którzy pragną gardzić innymi, oraz ci, którzy bezrefleksyjnie powtarzają pogardliwe słowa, bo gdzieś je usłyszeli. Komu spodoba się Dziewczyna z Konbini? Na pewno ta książka spodoba się osobom, które fascynują się niesztampowym tematem, interesują się psychologią i wpływem społecznym na nasze życie, ale także lubią lekki język z przesłaniem, czyli coś, co szybko się czyta, ale ma jakąś głębszą treść. Interesują się Japonią oraz preferują krótkie, ale esencjonalne powieści. Czyli jesteś jednym z takich czytelników, który lubi krótkie powieści, ale takie, które niosą za sobą jakąś głębię i coś, o czym będziesz mógł dyskutować w towarzystwie? To polecam Ci Dziewczynę z Konbini. Dla mnie 10 na 10. I zapraszam na kolejne filmy.